Dzień dobry Państwu, nazywam się Rok Siemianowski i właśnie jesteśmy w klubie wiejskim Wilczeniec, gdzie kończy się już za chwilę Hubertus. Takie doroczne święto jeźdźców i koni. No, miejsce jest bardzo sympatyczne, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to święto koni, fakt, że spora grupa osób przybyła tu, żeby podziwiać tych, którzy mają trochę umiejętności i trochę odwagi, żeby wybrać się w teren. Pogoda nam na szczęście sprzyjała, nie padało, mimo że było dosyć chłodno, to emocje rozgrzały ludzi. A grupa pojechała w teren, później tu się odbyła gonitwa za lisem. Gra orkiestra na żywo, będzie przedstawienie teatralne jeszcze. Dzieje się. Na szczęście w powiecie warszawskim, zachodnim, takich ośrodków jeździeckich powstaje ogromna ilość. Każdy z nich żyje swoim życiem. One czasami trochę rywalizują, organizując na przykład zawody na swoim terenie, ale bardzo często też na szczęście one współpracują i członkowie jednego klubu odwiedzają drugi klub. Toczy się życie towarzyskie, a wszystko to z ogromnym pożytkiem dla zdrowia i, nazwijmy ogólnie, fizkultury. Mówiąc o każdej imprezie, trzeba też wspomnieć o sponsorach. Jednym ze sponsorów Hubertusa w Wilczeńcu jest firma ECC Babice, dystrybutor znakomitych pojazdów marki Land Rover. To jeden z kultowych modeli, o który się w tej chwili opieram. Ale przy okazji powiem Państwu, że nie tylko sponsorzy tu się liczą, tylko ci, którzy wspierają, ale przy okazji zbieramy tutaj też pieniądze na ośrodek pomocy dla niewidomych w Laskach. Za chwilę będzie licytacja, na którą Państwa zapraszam. I rozglądam się po to, by powiedzieć, że 600 zł po raz... Nie zapraszam, nie. No wyjmiesz te rękę z kieszeni, czy nie? Proszę Państwa, 600 zł po raz trzeci sprzedane! Zamali tramwaj, wielkie brawo! Komplet, gratuluję. Dziękuję za zabawę. Państwo, a właściwie pani jest chętna na to, by stać się nowym właścicielem tego konia. Jak masz na imię? Nina. No dobra, my tu sobie wszyscy mówimy po imieniu. Cześć, ja jestem Roba. Okej. Okay. Zatem Nina chce być właścicielką tej. I tata jej zabezpiecza to finansowo. Panie i panowie, czy ktoś stanie na drodze temu szczęściu? Czy też drożej ktoś zechce kupić tego konia? Mamy 2500. Mamy 2500. Proszę Państwa, mówiłem, że to będzie poważna licytacja. Tutaj nieco inne tempo. Proszę spojrzeć, jak ładny ruch tego konia. Podejdź bliżej, śmiało. Jeżeli teatr wejdzie w ten tłum i w ten hałas, proszę spojrzeć. Oto bohaterka. Śliczna jest. Proszę, jak ładnie zebrana. Tutaj mamy 2800. 2900. Mamy 2900, proszę Państwa. Marzyłaś o nim długo? Tak, bardzo długo, gdzieś 3 lata. A jeździsz już na konikach? 4 lata. 4 lata. I jak Ci się w ogóle podoba ten sport? Jest to moje hobby i bardzo lubię jeździć konno. To teraz już będziesz miała dużo obowiązków. Powiedz, co będziesz musiała robić. Regularnie jeździć, czyścić. 310 zł po raz pierwszy, 310 zł po raz drugi i... 350, proszę Państwa, 350 zł. Czy to będzie wszystko, czy to będzie dalej? 350, 350 po raz pierwszy, 350 po raz drugi i rozglądam się, patrzę, słucham, nie widzę, nie słyszę. 350 po raz trzeci, strzelane! No i udało się nam sprzedać prawie wszystkie fanty i to za okazałe kwoty, często niewspółmierne do faktycznej wartości przedmiotów. Najbardziej udana była licytacja Płuca Walickiego. Myślę, że Laski, które reprezentował pan dyrektor, będą bardzo mile zaskoczone, bo akcja była spontaniczna i przyświecała naszej dzisiejszej uroczystości. Proszę Państwa, przerywamy licytację na poziomie 80 zł. Ty sobie już dawałeś. Słuchajcie,
Zobaczcie, pani, która sprzedaje watę. Pani ma na imię? Pani Julia, piękne imię, piękna osoba. Zobaczcie, sprzedaje watę cukrową. Nie wiem, ile dziś zarobiła, ale jakąś część, poważne dla niej pieniądze, daje na ofiarę na Centrum Opieki dla Niewidomych w Laskach. Wielkie brawa dla pani Julii. Ogromny brawa, dar serca. Bardzo pani serdecznie dziękujemy. Jest to dla nas ogromna przede wszystkim radość, że jest dużo ludzi gorącego serca, którzy chcą nam pomóc w tej formie również. Nasze finanse są niestety dosyć szczupłe. Około 50% otrzymujemy z funduszy państwowych, z Ministerstwa Edukacji, a reszta pochodzi z ofiar dobrych ludzi, gorącego serca i tutaj również wszystkim dziękujemy serdecznie, którzy chcą w ten sposób nam pomagać. No tu mieliśmy też takie przykłady osób, które wylistowały coś i później oddały z powrotem te przedmioty dla państwa. To świadczy o naprawdę niesamowitej hojności, bo nie istotną rzeczą jest przedmiot licytowany, tylko właśnie chęć niesienia pomocy.